Z nami dzisiaj trener Krzysztof Kozierowicz, witam. Witam pana, witam państwa. Trenerze, historia nam się pisze w Stargardzie już po raz kolejny. No jesteśmy bardzo blisko tego awansu do Ekstraklas. No to są marzenia i na pewno próbujemy te marzenia spełniać, natomiast no nie jesteśmy faworytami. W tej naszej pierwszej lidze na pewno sporo meczy, które wygraliśmy, szczególnie te z początku pierwszej rundy, dały taki sygnał, że możemy bić się o wszystko i rzeczywiście trzeba walczyć o wszystko. Na dzisiaj mamy kolejnego przeciwnika, Legia Warszawa, która jest faworytem tej rozgrywki, zdecydowanym faworytem. I każde zwycięstwo w playoffach z tym zespołem będzie dużym sukcesem. Trenerze, ostatnio jak się spotkaliśmy, to właśnie rozmawialiśmy o planach na drugą część sezonu i gdzieś tam były te przypuszczenia, że może jednak akurat uda się. No mamy teraz szansę, mówi trener, że to Legia jest faworytem, ale trzeba liczyć na ten łódź szczęścia i powalczyć. Na łódź szczęścia na pewno, przede wszystkim liczyć na siebie, na zespół. Zespół ma być zdeterminowany, walczyć zdecydowanie, na pewno nie pojedziemy się położyć. Natomiast też trzeba być realistą, trzeba mieć szacunek do przeciwnika, umieć realnie to ocenić rzeczywiście. W tym sezonie jakby celem nadrzędnym był awans do play-off. Na pewno wszystkie zadania trzeba realnie i rozsądnie planować. Ale jednocześnie też zawsze chłopakom to mówię, że do końca próbujmy wykorzystać szansę, bo czasem przygotowane sezony się nie spełniają, a te, których nagle skąd szansa się jakby życie samo daje szansę, trzeba próbować ją wykorzystać. Dobrze, wróćmy do tego, co działo się na przełomie ostatnich tygodni w Stargardzie i w Tychach. Tam 1-1 po wielkiej walce, no i przyjechaliśmy do Stargardu. Czy ta publiczność jednak tutaj na hali pomogła? No zdecydowanie, mamy naprawdę wspaniałą publiczność, to nie jest żadna kokieteria. Tym bardziej to cieszy, że potrafi nas wspierać, nie tylko w tych dobrych momentach, tylko właśnie w trudnych i na tym polega klasa kibicowania. Opisując te spotkania w Stargardzie, to taki trochę dramat nam wyszedł, bo były momenty załamania, a potem wychodziliśmy na prowadzenia. Trenerze, co się mówi zawodnikom przed tak ważnym meczem? Na pewno są określone ustalenia, które się wcześniej przygotowuje na parkiecie, na treningu. W trakcie meczu można tylko sygnalizować, doradzać, czasem coś zmienić. Udało się zmienić to po przerwie. Przestaliśmy grać jakby koszykówkę ustawną. Zaczęliśmy grać swobodną, tak jakby, tak zresztą sobie to założyliśmy po przerwie. Natomiast w obronie zdecydowane podwajanie, próba odcięcia, próba wyrywania tak zwanych niczyich piłek. To się tak łatwo mówi po meczu, natomiast fajnie, że to chłopaki zrealizowali, przede wszystkim chwała im za to. Natomiast też trzeba mieć trochę szczęścia tutaj, na pewno to trzeba potwierdzić, bo przecież przez 28 minut zespół tych tutaj wyraźnie prowadził 16 punktami i nie każdy mecz w ten sposób, choćby nie wiadomo jak bardzo zdeterminowany zespół był i miał wielką wolę walki, nie zawsze w ten sposób się uda to zwyciężyć. Udało się w tym najważniejszym spotkaniu i to bardzo cieszy. Jaki plan na Legię? Gramy już piątek, sobota, wcześniej troszkę. W tym sezonie 1-1 udało się wygrać w Warszawie, przegraliśmy w Stargardzie. Ogólnie mówiąc, grać swoje, nie dać sobie narzucić stylu gry Legii, bo w tym momencie nas zdominują. Troszkę w tym wszystkim graniu szaleństwa, szybkiego grania, natomiast też w określonych momentach rozsądnej koszykówki. Zdecydowanie musimy wrócić do takiej obrony, jaką zaprezentowali to chłopaki w ostatniej kwarcie ostatniego spotkania. Wystarczy tylko życzyć, trenerze, tak kolokwialnie mówiąc, powtórki z rozrywki i w Warszawie, no i w Stargardzie. Na pewno sprawiłoby na to wielką radość. Na pewno też jednoznacznie potwierdzam tutaj w imieniu zespołu, że będziemy się bić o każdą piłkę, natomiast to jest sport. Każdy wynik jest możliwy, zawsze trzeba podchodzić, ciągle powtarzam to, z szacunkiem do zespołu, tym bardziej takiego dobrego zespołu, jakim jest Legia Warszawa.
Powodzenia, trenerze. Oby. Z nami był trener Krzysztof Koziorowicz.